Boom na e-handel i dostawa szczepionek to tematy codziennych informacji. Kluczowe dla przedsiębiorstw i rozwoju społeczeństw okazuje się tematyka logistyczna, jej możliwości, szanse i problemy. Dlatego porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, panem Kacprem Nosarzewskim, o najnowszym raporcie Logistyka 2040 i o tym, jak dzisiaj ma się logistyka, jakie są warianty rozwoju przyszłości w logistyce, w Polsce i na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Logistyka to proces planowania, realizacji i kontroli sprawnego przepływu surowców z punktu produkcji do punktu sprzedaży czy konsumpcji. Jak ważna jest dzisiaj logistyka? To jest banalne powiedzieć, że logistyka sama w sobie nie jest niczym, wydawałoby się, specjalnie porywającym, ale bez logistyki nic nie może funkcjonować. Tak mówił generał Dziedzic, zastępca szefa sztabu generalnego, który w poprzedniej kadencji reprezentował, można powiedzieć, był najwyżej postawionym w aparacie państwowym człowiekiem od logistyki. I chociaż to, ten cytat powtarza wiele osób, to można się z nim tylko zgodzić. Logistyka jest bardzo ważna, dlatego że łączy wszystkie ogniwa łańcucha wartości w wytwarzaniu każdego towaru, a często również w świadczeniu usług, bo nie wszystkie usługi świadczone są online i niektóre z nich potrzebują również określonego rodzaju surowców czy materiałów do tego, żeby być prawidłowo wykonane, wyświadczone, ale również dlatego, że logistyka to jest taki sektor, który jest pod lupą, który jest pilnie analizowany, jeśli chodzi o możliwości zarządzania jego wpływem środowiskowym. Logistyka, czy mamy na myśli tę część, która jest transportem szynowym, czy lotniczym, czy morskim, czy kołowym, drogowym, to jest źródło istotnych emisji, istotnych oddziaływań na środowisko. Także kiedy się mówi o przyszłości logistyki, nie sposób uciec od pytań o zwiększanie efektywności tego wspaniale już funkcjonującego systemu. Jesteśmy tego wszyscy beneficjentami chociażby w e-commerce, w handlu internetowym, ale również pytania o to, na ile można poprawić tę efektywność nie tylko biznesową, lecz w zakresie tak zwanych negatywnych kosztów zewnętrznych, oddziaływań środowiskowych, czy też do pewnego stopnia społecznych. W Polsce właśnie sektor usług logistycznych jest młody. Jego rozwój datuje się na lata 80. ubiegłego stulecia. Logistyka, tak jak Pan mówi, wpływa na prawie wszystkie sektory rynku. Jest istotną częścią niemalże każdego przedsiębiorstwa i bez sprawnej logistyki przedsiębiorstwa mogą doświadczać trudności w zaspokajaniu potrzeb swoich odbiorców. Dziś mamy pandemię. Pandemia zmieniła nasze życie. Czy zmieniła również logistykę? Myślę, że w tych kwestiach najbardziej kompetentni do udzielenia odpowiedzi będą sami operatorzy logistyczni, którzy znają to z pierwszej ręki. Natomiast niewątpliwie 4CF, opracowując na zamówienie FM Logistic raport o przyszłości logistyki, o logistyce do roku 2040, mieliśmy takie poczucie, że pytania o przyszłość są częściowo motywowane zwiększoną świadomością zmiany, zwiększoną świadomością tego, że kryzys wywołany przez pandemię COVID-19, ale również inne zmiany, które zachodzą tu i teraz w zakresie cyfryzacji, w zakresie dostępności pracowników, w zakresie stopnia skomplikowania tych łańcuchów dostaw, no i w zakresie zmian takich jak chociażby rozwój e-commerce, czyli zmiany, które zachodzą tu i teraz, mają wpływ na te pytania, które stawiamy o przyszłość. Zresztą w tym nie ma nic dziwnego, bo przyszłość jako taka fizycznie jeszcze nie istnieje. Ona dopiero się kształtuje pod wpływem działań różnych interesariuszy, w tym operatorów logistycznych. Istnieje jednak na swój sposób w wyobrażeniach, wizjach, scenariuszach czy celach, które przed sobą stawiamy, a te często wynikają po prostu ze zrozumienia tego, jak branża i jak potrzeby klientów wyglądają dziś. No właśnie, firma FM Logistic wraz z firmą 4CF opracowała raport Logistyka 2040, czyli logistyka w 2040 roku. Co to jest za raport i z jakiej przyczyny powstał?
Ten raport powstał, można powiedzieć, brief czy zamówienie, które do nas dotarło z FM Logistic, dotyczyło potrzeby zastymulowania, zabodźcowania różnych podmiotów na rynku i klientów firmy FM Logistic i partnerów i samych przedstawicieli branży logistycznej, a więc też i konkurentów, do myślenia o przyszłości trochę inaczej niż tylko przez proste ekstrapolacje trendów i do wyjścia z refleksją w przyszłość dalej niż to wynika z takiego typowego planowania operacyjnego biznesowego, tak zwane four rolling quarters, czyli cztery kwartały naprzód albo planowanie roczne czy planowanie dwuletnie. W tak krótkiej perspektywie umykają i niedoceniane są zmiany techniczne, społeczne, zmiany również operacyjne w zakresie pragmatyki realizacji biznesu logistycznego, które uwidaczniają się dopiero, jeśli spojrzymy na dłuższą perspektywę, średnio i długoterminową, kilka lat, kilkanaście lat, 20 lat, tak jak w raporcie Logistyka 2040, czyli tak jak zresztą w przypadku wielu naszych klientów korporacyjnych, to nie jest zamówienie i to nie jest raport na prognozę, jakie będzie zatrudnienie w logistyce w 2040 roku, jaki będzie tonaż przewożonych towarów i tak dalej, tylko to jest zamówienie na pewnego rodzaju bodziec, na pewnego rodzaju analizę scenariuszową, która ma skłonić do myślenia inaczej, do postawienia nowych pytań. Bez postawienia nowych pytań i bez próby przekształcenia rozmowy na temat logistyki czy każdej innej branży, nie ma możliwości rozwoju. No bo gdyby ludzie w paleolicie, zbieracze i łowcy tamtego czasu nie postawili sobie pytań o to, czy można uprawiać rolę i prowadzić osiadły tryb życia i tak dalej, to nie spadło na nich jako jakieś objawienie czy łaska, tak? To po prostu ludzie w pewnym momencie zdecydowali się podjąć jakieś, robić coś inaczej. Raport Logistyka 2040, chociaż dotyczy branży bardzo zaawansowanej, która z kamieniem łupanym nie ma nic wspólnego, to również jest taki bodziec, żeby spróbować wyobrazić sobie, że w przyszłości logistyka może wyglądać inaczej niż dziś i wyciągnąć z tych refleksji konsekwencje. No właśnie, jakie pytania stawiają sobie dziś liderzy logistyki? Oto są pytania, które pojawiają się też w innych branżach, ale w logistyce one mają swoisty wydźwięk i swoiste znaczenie. Pytanie o tempo rozwoju techniki, a w związku z tym następstwo czy ewolucję technologii, które służą do prowadzenia operacji logistycznych. No, pamiętajmy, że operacje logistyczne to jest bardzo wiele różnych działań, bo to są zarówno operacje magazynowe, jak i transport, jak i zarządzanie tymi przepływami towarów pomiędzy różnymi punktami, czyli i zarządzanie zbiorami tych ładunków i ich przepływem, spedycje jako sposób organizacji tych przepływów i transakcje i obsługa klienta i tak dalej. To jest mnóstwo różnych rzeczy. Także pierwsze pytanie dotyczy tego, jak zmieniająca się technika, w tym przemożny wpływ cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, będzie miał wpływ na rozwój tej branży. Drugie pytanie, o którym wspominałem, to pytanie, które dotyczy kwestii środowiskowych, rosnącej presji regulacyjnej, jeśli chodzi o ograniczanie emisji, być może jakichś inicjatyw też samoregulacyjnych, ale w największym stopniu tego, jakie cele środowiskowe postawimy przed sobą jako społeczeństwa i rynki i co to będzie znaczyło dla logistyki. No i jest trzeci aspekt, który w tym raporcie bardzo się uwidocznił, rzecz, o której się często nie mówi w mediach gospodarczych, ani nawet jest to temat relatywnie pomijany, ale wszyscy prezesi branży logistycznej, a także ich klienci wiedzą, jak ogromne ma znaczenie. Doświadczyliśmy tego 2 tygodnie temu w związku z kontrolą eksportu szczepionek z zakładów w Belgii. To znaczy czynnik polityczny.
I to, że takie osiągnięcia jak rynek wewnętrzny w Unii Europejskiej, jak GATT, a potem Organizacja Światowego Handlu, Światowa Organizacja Handlu, czyli globalne regulacje i standardy służące optymalizacji przepływów towarów, importowi, eksportowi i logistyce międzynarodowej, że wszystkie te osiągnięcia, one nie były dostępne zawsze, i wcale nie jest powiedziane, że nie będą zmieniać się w czasie. Mały kryzys na granicy brytyjsko-unijnej na początku tego roku, później wprowadzenie kontroli eksportu przez komisję, jeśli chodzi o szczepionki z zakładów tych belgijskich, nie naświetlając całego politycznego tła tego problemu, przypomniały nam o czymś, o czym my właśnie w raporcie Logistyka 2040 pisaliśmy z FM Logistic w ubiegłym roku. To znaczy, że czynnik polityczny, czynnik potrzeb społecznych i ich interpretacji przez rządzących ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie dla tego, jak prowadzi się logistykę, bo wcale nie jest powiedziane, że zawsze będziemy cieszyć się taką swobodą i taką płynnością przepływu towarów, na przykład na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej. No właśnie, już dzisiaj słyszę się o rekordowym popycie na magazyny. W samym 2020 roku zasoby powierzchni magazynowej zwiększyły się o ponad 2 miliony metrów kwadratowych w porównaniu do roku 2019 roku, więc przyrost jest o 10%. I tutaj mamy zmiany i jakie te zmiany mogą być? Proszę nam podać szczegóły tych wariantów zmian. W naszym raporcie zarysowaliśmy 3 scenariusze przyszłości, w których różne czynniki wychodzą na pierwszy plan. W pierwszym z nich, który nazywa się scenariuszem technologia wygrywa, mamy rodzaj takiej realistycznej utopii technologicznej, a więc wizji logistyki, w której automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja i zastosowania sztucznej inteligencji sprawiają, że udaje się i radykalnie podnieść efektywność procesów i zaopatrzyć potrzeby środowiskowe. No to jest bardzo, bardzo pożądany, wydawałoby się na pewno z perspektywy klientów, bardzo pożądany świat, ale wcale niekoniecznie jednoznacznie różowy dla operatorów logistycznych, bo w tym świecie, w tym scenariuszu wyłącznie ci, którzy mają własne albo mają dostęp do rozwiązań właśnie autonomicznych, rozwiązań niskoemisyjnych, rozwiązań transportowych opartych na tych nowych technologiach, na nowych, tanich źródłach energii szeroko dostępnych, wyłącznie ci potrafią być konkurencyjni. Czyli de facto to może oznaczać, że dla klienta końcowego w tym świecie usługi są świadczone w sposób bardzo zaawansowany, ślad środowiskowy jest bardzo niski, ale ceny niekoniecznie są umiarkowane, być może są wysokie usług w zakresie logistyki w tym świecie, bo tych operatorów na rynku jest mniej, dlatego że mniej było takich, którzy byli w stanie zmobilizować kapitał finansowy i nabyć odpowiednie, uzyskać dostęp do odpowiednich technologii. Także to jest ten scenariusz pierwszy. Drugi scenariusz nazwaliśmy scenariuszem mały. Tak, tak, proszę bardzo. Zatrzymajmy się na tej scenariuszu, bo już mamy dzisiaj informację, że sztuczna inteligencja, tak jak Pan mówił, wkrada się w świat i w świat również uczelniany, bo mamy już nowe kierunki, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, gdzie są przedmioty takie jak widzenie komputerowe, interakcja człowieka, człowiek-maszyna. Mówi się, że za 5 lat sztuczna inteligencja będzie zarządzać fabryką. Czy tak będzie? Nie namówi mnie Pani na ferowanie jednoznacznych prognoz, dlatego że prognozowanie samo w sobie jest na tyle złożona kwestia, że na to samo pytanie innej odpowiedzi udzielilibyśmy rok temu, a zupełnie innej dzisiaj, kiedy jesteśmy w pełni kryzysu covidowego, ale wydaje mi się, że to nieco optymistyczna wizja, że w perspektywie 5 lat nawet te koncerny, które są liderami, motoryzacyjne, które są liderami tak zwanego przemysłu 4.0, wydaje mi się, że w perspektywie 5 lat trudno będzie im z różnych względów i technicznych, ale też i społecznych, czyli na przykład dialogu ze stroną pracowniczą, doprowadzić do w pełni autonomicznych fabryk. Raczej to, czego bym się spodziewał,
to, że rozwój sztucznej inteligencji pozwoli szybciej i lepiej podejmować decyzje menedżerom, brygadzistom, decydentom na wszystkich szczeblach w takim zakładzie. I to może nas zaskoczyć, ale niekoniecznie musi to prowadzić w tak krótkiej perspektywie 5-letniej do zastąpienia ludzi w tych funkcjach, co nie zmienia faktu, że oczywiście ma Pani rację, co do tego, że popyt na te innowacje jest bardzo wysoki, zainteresowanie nimi jest ogromne i już do społeczeństwa przedostaje się powoli, z trudem, świadomość, że poznanie tych nowych dziedzin techniki, uzyskanie kompetencji w tym zakresie może być kluczem do powodzenia w przyszłości. Może, nic nie jest nigdy stuprocentowo pewne, ale to wydaje się być dobry kierunek studiów i dobry kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. A jaki w takim razie jest ten drugi wariant rozwoju przyszłości logistyki? W scenariuszu małych światów widzimy możliwość zaopatrzenia potrzeb związanych z zrównoważonym rozwojem, a więc potrzeb związanych ze zmniejszeniem negatywnych oddziaływań branży logistycznej, nawet w związku z tym, że to się staje możliwe, to staje się też wymagane. I na wielu rynkach w skali całego świata, na wielu rynkach krajowych, poziom norm, poziom regulacji środowiskowych staje się tak wysoki, że tylko nieliczni operatorzy są w stanie na tych rynkach funkcjonować, dlatego że wymaga to tak specjalistycznego know-how i tak specjalistycznej biegłości i operacyjnej, i w optymalizacji, i dostępu do pewnych technologii, takich jak na przykład autonomiczne tunelowe systemy transportowe. Moglibyśmy sobie wyobrazić w perspektywie 20 lat rozwój takich zupełnie nowych platform do transportu międzynarodowego, że w tym świecie również taka logistyka, jaką znamy dzisiaj, ulega wielkiemu przeobrażeniu. Jest to z korzyścią dla, można powiedzieć, planety Ziemia, tak, tego, co Lovelock nazywa Gają, czyli wielkiego systemu naszej planety, którego jesteśmy częścią jako ludzie, bo mamy czystsze powietrze, mamy ograniczone zmiany klimatu i tak dalej, ale musimy zapłacić pewną cenę i tą ceną jest sprawność tych usług w świecie, w którym być może będziemy musieli poczekać dłużej na ładunek lub przesyłkę, ale za to jest to, co nazywają uczeni slow logistics, że po prostu niektóre rozwiązania są mniej wydajne czasowo, ale za to wydajne środowiskowo. I w tym to taki świat zerowego wzrostu, świat, w którym tempo wzrostu gospodarczego i efektywność operacji zostały poświęcone na ołtarzu dobra wspólnego, które dotyczy tutaj przede wszystkim kwestii środowiskowych. Czy to jest możliwy taki zerowy wzrost, czyli odejście od, tak jakby zwrócenie się w kierunku problemu klimatycznego i tak dalej, czy jest najbardziej czy najmniej prawdopodobny ten scenariusz? Może to zaskoczy słuchaczy czy widzów tego programu, ale w naszej ocenie oba te scenariusze, które przedstawiłem, i ten trzeci, o którym powiem za chwilę, one nie różnią się drastycznie, jeśli chodzi o poziom prawdopodobieństwa. Zresztą to jest, to znamionuje dobre scenariusze. Gdybyśmy rozważali scenariusz bardzo prawdopodobny i scenariusz mało prawdopodobny, wprowadzalibyśmy już w percepcję, w odbiór naszych, i tak byśmy je nazwali, odbiór naszych czytelników, odbiór partnerów FM Logistics, którzy czytają ten raport, niepotrzebne założenie, że coś jest bardziej prawdopodobne, więc należy temu poświęcić uwagę. W pracy foresightowej, w której 4CF się specjalizuje już od ponad dekady, ważne jest, żeby wskazać różne drogi ku przyszłości i różne wyniki zmian na rynkach, ale jednak, żeby wszystkie te przyszłości były w zbliżonym stopniu prawdopodobne i nie różniły się też bardzo, jeśli chodzi o stopień jakby tej korzyści, czy tego, jak bardzo są pożądane.
To jest bardzo trudna sztuka i technicznie, metodologicznie wymagająca, ale ekscytująca, bo nie możemy zadowolić się po prostu powiedzeniem w jednej przyszłości wygrywasz, a w drugiej przyszłości przegrywasz. To jest mało użyteczne dla decydentów. Wskazanie jednak złożonych, ale spójnych wewnętrznie scenariuszy przyszłości, które są niemal równo prawdopodobne, jest dużo bardziej produktywnym zadaniem. I w tym kontekście scenariusz trzeci może wydawać się najbardziej zaskakujący, bo on opiera się na erozji tego systemu regulacyjnego i pewnej umowy, jeśli chodzi o, czy na poziomie rynku wewnętrznego, czy na poziomie globalnym, jeśli chodzi o przepływy towarów i logistykę, bo w tym scenariuszu wskutek trwających wojen handlowych i celnych i wskutek protekcjonizmu i wskutek pogarszającej, jakby nasilających się napięć i konfliktów międzynarodowych, znajdujemy się w świecie, w którym możemy tylko pomarzyć o takiej swobodzie przepływu towarów, jaką zapewnia nam dzisiaj rynek wewnętrzny. W scenariuszu klinczu, bo tak nazwaliśmy trzeci scenariusz, państwa narodowe, a czasami nawet być może regiony w obrębie tych państw, koncesjonują operacje logistyczne, to znaczy na danym terenie, na przykład gospodarkę magazynową, albo na przykład transport, albo na przykład inne usługi łańcucha wartości logistyki, mogą wykonywać jedynie koncesjonariusze, którzy są prawnie, mają po prostu uprawnienie zdobyte na danym terenie do realizacji tego. Niemożliwy jest więc w tym świecie ładunek na przykład soku pomarańczowego z Hiszpanii do Polski, który przemieszcza się jednym samochodem i w schłodzonym zbiorniku dociera na przestrzeni w krótkim odcinku czasu. Taki ładunek w świecie trzeciego scenariusza w klinczu byłby poddany wielokrotnym przeładunkom i operacjom i dokumentowym, i technicznym, żeby przebyć tę drogę, co byłoby oczywiście kosztowne, nieefektywne, czekałoby się bardzo długo, ale nie możemy wykluczyć również takiego świata właśnie, w którym niestety protekcjonizm i te tendencje odśrodkowe, które przecież obserwujemy cały czas i w Unii Europejskiej, i na szczeblu światowym, przynoszą nam takie negatywne skutki. Dziękuję bardzo. I jeszcze ostatnie pytanie, bo dzisiaj mamy ogłoszenia o pracę na stanowisko logistyk, który zajmuje się organizacją transportu, zarządzaniem, obiegiem, dokumentacji, obsługą klienta. Czy w 2040 roku ten logistyk będzie jeszcze potrzebny? Myślę, że tak, ale ja bym to pytanie postawił troszeczkę inaczej, bo jesteśmy bardzo przywiązani do pewnych nazw zawodów i stanowisk. Bo ogłoszenia o pracę posługują się takimi kategoriami, chociażby dlatego. Ale proszę pomyśleć, że w przyszłości być może ta funkcja zajmowania się logistyką będzie tylko dominującą wśród różnych innych funkcji takiego pracownika, który działa w środowisku scyfryzowanym i zautomatyzowanym przez sztuczną inteligencję, a może w ogóle czeka nas zmierzch zawodów, i na cyfrowych rynkach pracy będzie można zatrudniać do określonych funkcji w sposób bardziej dopasowany niż nazywając stanowisko. Oczywiście wymaga to zmian w kodeksie pracy i bardzo wielu zmian też mentalnych i organizacyjnych. Nie ukrywam jednak, że w świecie naukowym już się o tym mówi, że być może nasze skupienie na to, do jakiego zawodu jesteśmy przygotowani, żeby go wykonywać i w jakim zawodzie zatrudnia się pracowników, również i to może ulec w perspektywie 20-letniej pewnemu przewartościowaniu. Pan Kacper Nosarzewski, dziękuję serdecznie panu za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.